To po prostu skoncentrowany szampon taki jak w butelce, tylko praktycznie pozbawiony wody. Mydło to zmydlone oleje o zasadowym pH, dlatego po jego użyciu na włosach konieczne jest zastosowanie kwaśnej płukanki do wyrównania pH. Natomiast szampony w kostce są tworzone najczęściej z delikatnych środków powierzchniowo-czynnych, przez co ich pH jest równe pH skóry głowy, dlatego nie jest konieczne używanie żadnej płukanki po wszystkim. Używanie szamponów w kostce jest dziecinnie proste. Warto przed zmoczeniem je jeszcze rozczesać w pozycji, w której będziesz myć włosy. Drogi są dwie. Pierwsza, która się u mnie nie sprawdziła, więc raczej jej nie polecam, ale może komuś podpasuje. Polega ona na pocieraniu bezpośrednio kostką szamponu mokrych włosów w celu wytworzenia piany. Zalecane są okrągłe ruchy. Ja nie lubię tej metody, bo nie jest wydajna. Być może na krótszych włosach lepiej by się sprawdziła. Metoda, którą ja używam, to taka pośrednia. Najpierw zwilża się dłoni i pociera o nie kostką szampon, aż do wytworzenia piany. Jak już mamy jej satysfakcjonująco dużo na dłoniach, to odkładamy kostkę i nakładamy pianę bezpośrednio na skórę głowy. Następnie normalnie myjemy włosy tak, jak tradycyjnym szamponem. Płukujemy cały szampon jak tradycyjny. Jak mówiłam na początku, żadne płukanki nie są wymagane po wszystkim. Jeżeli używacie odżywki, to można ją teraz normalnie nałożyć, jak po tradycyjnym szamponie. Kostkę warto przechowywać z dala od źródła wody i na mydelniczce z tak zwanym drenażem, czyli czymś, co umożliwi odpływ wody albo wchłonie nadmiar wilgoci. Ja moje kostki przechowuję w szafce w słoiku na szmatce, która wchłania nadmiar wody. Przy odpowiednim używaniu i przechowywaniu kostki są bardziej wydajne w porównaniu do tradycyjnych szamponów w butelce. Jeśli Twoja kostka kiedykolwiek zostanie w wodzie i stanie się przez to miękka, odłóż ją po prostu na parę dni na mydelniczce z drenażem, po to, żeby nadmiar wody mógł odparować. Nie ma sensu używać takiej rozmoczonej kostki. Jeżeli chodzi o podróż, to szampon w kostce jest dla mnie ułatwieniem. Zamykam go w puszce. Jeśli nie masz żadnej, poszukaj opakowania na rynek w sklepie spożywczym. I po zamknięciu w puszce nie martwię się, że mi się coś wyleje w bagażu. Dodatkowo jest lżejszy, bo nie ma zbędnej wody w sobie, a to bardzo ważne w podróżowaniu z plecakiem. W opisie pod filmikiem podlinkuję kilka marek dostępnych w Polsce. Wybór jest coraz większy, na pewno każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Mam nadzieję, że spodobała Wam się taka krótsza i praktyczna forma. Do następnego filmiku, pa!